Nie ma zbrodni doskonałej. Ten frazes wielokrotnie pojawia się w medialnych doniesieniach. Co jednak w przypadku, gdy za zbrodnię odpowiada osoba, która jest idealnie zorientowana w temacie? Wie, co należy zrobić, aby skierować śledztwo na fałszywy trop. Wie, w jaki sposób zatrzeć ślady i przede wszystkim wie, gdzie i jak ukryć ciało, aby nigdy nie zostało odnalezione. Dziś opowiemy sobie o takiej historii. Historii, w której to mężczyzna próbował za sprawą swojego zawodowego doświadczenia dokonać zbrodni doskonałej. Mowa tu o byłym policjancie. Gdy skończymy już temat na niedietetyczne, warto przełączyć się na CBS Reality. W serwisie YouTube jest już dostępny przedpremierowo jeden z odcinków nowego programu DNA polskich zbrodni. Link do tego materiału zamieszczam w opisie tego filmu. Odnośnik pojawia się również w rogu ekranu. Anna w chwili zaginięcia i prawdopodobnej śmierci miała 29 lat. Pracowała w oddziale ZUS w Sosnowcu. Jej mąż był policjantem. Zajmował się pracą operacyjną w Wydziale Przestępczości Gospodarczej w Sosnowcu. Małżeństwo miało córeczkę. Do zaginięcia kobiety dochodzi 7 lipca 2012 roku w Czeladzi. Wtedy to Anna widziana jest po raz ostatni. Wychodzi ze swojego mieszkania i ślad po niej ginie. Mąż Anny 2 lata później w takich słowach opowiadał o tym wieczorze. Po sprzeczce, do jakiej doszło między nami, żona spakowała swoje rzeczy i wyszła. Stwierdziła, że ma dość dotychczasowego życia, że chce to zmienić i odejść. Próbowałem ją zatrzymać i jej to wyperswadować, przekonać, że są inne rozwiązania takich sytuacji, ale nic do niej nie docierało. Wyszła, nawet nie wiem w jakim kierunku. Powiedziała jedynie, że wróci po dziecko. Nie tylko nie wróciła do domu, ale również nie skontaktowała się ze swoją rodziną. Mąż zgłosił zaginięcie kobiety po 2 dniach, ale na pierwszy rzut oka wszystko wygląda na to, że Anna rzeczywiście mogła wyjechać z miasta. Może chciała odpocząć od dotychczasowego życia. Na pierwszym etapie policjanci nie znaleźli żadnego tropu, który mógłby wskazywać na to, że z kobietą stało się coś złego. Z drugiej jednak strony, według rodziny Anny, jej świadomy wyjazd nie wchodził w grę. Anna na pewno nie zostawiłaby córeczki, którą bardzo kocha. Zawsze była odpowiedzialna, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. W dniu zniknięcia z domu wyszła około godziny 23. Miała wziąć ze sobą dużą walizkę, która na pewno narobiłaby sporo hałasu. Jednak żadna z osób mieszkających w okolicy nie słyszała dźwięku ciągniętej po nierównym chodniku walizki. Matka kobiety opowiadała później, że Anna miała w zwyczaju dzwonić do niej po każdej kłótni z mężem. Tego wieczoru jednak tego nie zrobiła. Po raz ostatni rozmawiała z nią około godziny 19. W tej rozmowie nie było nic niepokojącego. Anna nie miała żadnych planów związanych z wyjazdem. Na początku nikt nie bierze nawet pod uwagę, że za zniknięcie kobiety może odpowiadać jej mąż. Policja początkowo uznaje, że najbardziej prawdopodobna hipoteza to ta o rzekomym wyjeździe. W tamtym okresie rodzina Anny bierze nawet pod uwagę, że kobieta mogła zostać uprowadzona. Dopiero z biegiem czasu pojawia się coraz więcej wątpliwości, coraz więcej znaków, które mogą świadczyć o tym, że z całą sprawą może mieć związek mężczyzna. W końcu mąż zostaje aresztowany i oskarżony. Prokuratura nie ma wątpliwości. Anna nie żyje. Kłótnia, o której wspominał, rzeczywiście miała miejsce, ale jej efekt był zupełnie inny. Do zbrodni dochodzi w łazience. Mężczyzna dusi swoją żonę kablem od suszarki albo topi ją w wannie. Zwłoki wkłada do dużej walizki. Późniejszy eksperyment procesowy potwierdzi, że ciało kobiety mogło zostać tam umieszczone. Później walizka trafia do bagażnika samochodu. Mężczyzna odjeżdża w nieznanym nam do dziś kierunku, aby ukryć ciało. W domu zostaje dziecko. Mężczyzna wyjaśniał, że opuścił dom, aby poszukać żony. Co ciekawe, nie wziął ze sobą telefonu komórkowego. To chyba raczej dziwne. Każdy z nas w takiej sytuacji zabrałby to urządzenie. Według prokuratury powód tej decyzji był prosty.
Gdyby miał przy sobie urządzenie, można byłoby później odtworzyć jego trasę i sprawdzić, jakie miejsce odwiedzał. Przy założeniu, że wyjechał, aby ukryć ciało, śledczy znaliby obszar, na jakim powinni szukać zwłok. Po powrocie, mężczyzna szuka w internecie informacji o całodobowej poczcie w Katowicach. Szuka także kodów pocztowych tego miasta. Sprawdza adres niemieckiego hotelu w Monachium. Około 3 w nocy mężczyzna nadaje przesyłkę, którą podobno dała mu Anna przed wyjściem. W paczce znajduje się telefon zaginionej kobiety, ale według męża on nie wiedział, co jest w środku. Zakładając, że za wszystkim stoi mąż Anny, zastanówmy się, co mógł zrobić z ciałem. Do zaginięcia dochodzi w Czeladzi. To właśnie tam nastąpiła kłótnia i właśnie tam urywa się wszelki ślad po kobiecie. Kilka godzin później jej mąż nadał przesyłkę w Katowicach. Jednak wcześniej miał chwilę czasu na to, aby ukryć zwłoki. Nie wiemy, w jakim kierunku się udał. W okolicy Czeladzi jest mnóstwo zalesionego i trudno dostępnego terenu. Jest sporo miejsc, w których można było ukryć zwłoki. Co więcej, mało prawdopodobne, aby pojawili się tam jacykolwiek świadkowie. Mężczyzna mógł w spokoju realizować swój plan. A gdy już to zrobił, gdy pozbył się tego najważniejszego dowodu, mógł przystąpić do drugiego etapu, czyli uwiarygodnić wyjazd kobiety za granicę. Według prokuratury wysyłka telefonu za granicę miała być próbą zmylenia śledczych. Mężczyzna jako policjant wiedział, że funkcjonariusze zaczną swoje działania właśnie od sprawdzenia, z jakich miejsc logował się telefon zaginionej. Gdyby policjanci trafili na sygnał logowania w Niemczech, można byłoby przyjąć za pewnik, że kobieta rzeczywiście wyjechała z Polski. Plan jednak nie powiódł się. Telefon rozładował się jeszcze w Katowicach, zanim wyruszył w trasę do Niemiec. W związku z tym nadajniki z Niemiec nie zlokalizowały tego urządzenia. Telefon logował się tylko na terenie naszego kraju. Co więcej, na przesyłce został napisany błędny adres i w związku z tym po jakimś czasie telefon wrócił z Niemiec do naszego kraju. Tutaj odnaleźli go policjanci i był to niezwykle ważny ślad. We wnętrzu koperty odnaleziono ślady linii papilarnych należące do męża zaginionej kobiety. To dziwne, ponieważ on przekonywał, że nie znał zawartości przesyłki. Jednak można to również racjonalnie wytłumaczyć. Koperty znajdowały się przecież w ich wspólnym mieszkaniu. Mężczyzna miał do nich dostęp i mógł nawet nieświadomie, wiele dni wcześniej, zostawić tam odciski swoich palców. Jednak przyznajcie, że cały ten wątek związany z wysłaniem paczki jest niezwykle dziwny i mało wiarygodny i wzbudził wiele wątpliwości także u śledczych. To właśnie ta przesyłka okazała się kluczową poszlaką. Według śledczych był to dowód na to, że mężczyzna próbował zatuszować dokonaną zbrodnię. W tej sprawie użyto także wykrywacz kłamstw, który jednoznacznie stwierdził na to, że mąż tej kobiety może mieć związek z jej zaginięciem. Ale to była tylko kolejna poszlaka. Małżeństwo od długiego czasu nie układało się dobrze. Mężczyzna miał kochankę. Spotykał się ze swoją znajomą z pracy, której wielokrotnie obiecywał, że zostawi dla niej żonę. Anna z kolei rozważała wniesienie pozwu rozwodowego. Podejrzewała, że mąż ma romans. Według sądu to właśnie problemy w związku były motywem zabójstwa. Mężczyzna chciał mieć otwartą drogę do swobodnego spotykania się z innymi kobietami. Kilka miesięcy temu zakończył się proces apelacyjny w tej sprawie. Mamy więc prawomocny wyrok. Mężczyzna trafi za kratki na 25 lat. Sąd nie miał wątpliwości. Były policjant zabił własną żonę. Mężczyzna usłyszał wyrok pomimo tego, że do dziś nie odnaleziono ciała. Nie odnaleziono nawet narzędzia zbrodni. Ode mnie to już wszystko. Ja przypominam wam, że na CBS Reality możecie obejrzeć jeden z nowych odcinków programu DNA Polskich Zbrodni. Materiał jest dostępny w serwisie YouTube na tydzień przed premierą w telewizji. Link do tego filmu zamieszczam w opisie materiału.